Sądecki Park Etnograficzny założony w 1969 roku to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce. Prezentuje architekturę, życie codzienne i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 hektarów znajduje się kilkadziesiąt budynków. Między innymi zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz XVIII-wieczne świątynie. Kościół rzymskokatolicki, cerkiew grecko-katolicką i kościół protestancki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu, małe osiedle cygańskie. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej, Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne. Jest tak zaprojektowany, aby jak najwierniej przypominał krajobraz dawnej wsi sądeckiej. Otoczenie każdej zagrody jest zgodne z miejscową tradycją. Na terenie skansenu odbywają się cykliczne oraz okazyjne prezentacje dawnych wiejskich rzemiosł, kuchni regionalnej i warsztatów rękodzielniczych, zaś latem liczne plenerowe imprezy folklorystyczne. Thank you.